Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać, jak uporać się z taką furtką. Jak sprawić, żeby wyglądała no, prawie jak nowa. Prawie zawsze robi różnicę, bo ona jednak 14-letnia jest. Ale możemy sprawić, że będzie naprawdę efektowna. Drewniana, niechże taka zostanie. Czyli nie będę tutaj koloryzował, nie będę rzucał takiego mało przeziernego, to dobre słowo. Ja po prostu nie będę używał kryjącej farby. To będzie po prostu lakier obejca. Zabieramy się do pracy. Rzut oka na furtkę z bliska. Jak wygląda? Lata świetności ma za sobą. Farba się łuszczy, no i ta zieleń. Nie podoba mi się, zmieńmy to. Ktoś poczynił bardzo fajny zabieg, bez wkrętów z tej strony. Wszystkie ktoś postanowił posadzić z tej strony, zobaczcie. Tutaj są wkręty, które trzymają te poziome deski. Fajne? Uważam, że całkiem sprytne, dlatego że kiedy będę szlifował tę część, spokojnie mogę prowadzić po całej desce materiał ścierny, nie ryzykując, że sobie go po prostu poszarpię i uszkodzę, więc do dzieła. Zanim będziemy krzesać iskry, szlifować, hałasować i brudzić, powiem, czym ja chciałbym zabezpieczyć tę furtkę. Zdecydowałem się na lakier obejca. Na pewno taki preparat musicie nałożyć dwa razy. On sprawi, że woda płynąca, która pojawia się na takich pionowych elementach, absolutnie nie będzie szkodzić w nadmierny sposób naszym drewnianym elementom. Wodorozcieńczalna, wydajność, stężenie, podbitki i tak dalej, sucha, ochrona, odporna, podkreśla uspomnienie, pachnie lasem, 6 lat ochrony i to jest informacja. Tu, w przypadku elementów pionowych, taki preparat rzeczywiście na 6 lat leciutko zabezpieczy nam tę konstrukcję i możemy mieć spokojną głowę. Zatem na początek trzeba furtkę rozbroić, usunąć wszelkie okucia i zawiasy. Ja wykorzystam taką właśnie tarczę listkową do tego, by usunąć starą powłokę. To materiał bardzo, bardzo sprawny, sprytny, choć przyznam, że trzeba troszeczkę wprawy, żeby sobie furtki nie uszkodzić, bo tarcza agresywnie zbiera materiał. To deska ryflowana, więc wszędzie trzeba dotrzeć. Taka szczotka mosiężna załatwi sprawę. Kiedy już wyszlifujemy, oczywiście odpylimy. Po czym przystąpimy do malowania, nakładania preparatu. Pędzlem to ważne. Trzeba go wsmarować, tak żeby było cacy. W końcu robimy dla siebie, prawda? Słuchajcie, nie ma co przedłużać. To już jest czynność powtarzalna. Ale pamiętacie, dwie warstwy. Będę musiał po pierwsze odczekać 4 godziny. Zrobi się w międzyczasie ciemno i nic nie będziecie widzieć. Więc jak furtka będzie wyglądała, zobaczycie jutro rano. Jutro też zaproszę Was do kolejnego odcinka. O, i furteczka jest odpicowana. Dwie warstwy lakierobejcy są na swoim miejscu. Kończę tym samym. Widzimy się w następnym odcinku. Co będzie? Doniczka. Weźmy się za donicę. Cześć!